panią Sołtys, panią Justynę, która myślę, że wspierana tutaj przez pana Sołtysa Biedziaka przeprowadzi ostatnie dwa punkty dzisiejszego posiedzenia. Przekazuję głos nowej pani sołtys. Chciałabym podziękować tym, co na mnie zagłosowali przede wszystkim. No myślę, że mi pomożecie jakoś, żeby ta wioska coś jednak miała i coś było organizowane, żeby byli zadowoleni. Chciałabym teraz wolne wnioski i zapytania, czy ktoś jakieś ma. Mam pytanie. Tu do burmistrza, szkoda, że nie ma całego naszego szefa. No to może przekażę tak, nie? Mam takie pytanie, bo nie wiem, pan złożyłem kiedyś takie zapytanie na zebraniu wiejskim, już z Przemem rozmawiałem, no ale chciałbym od burmistrza jakieś takie wyjaśnienie. Chodzi mi o drogę Drublewo Młyn. To jest tak zwana akacjówka, my tak nazywamy, w kierunku Nauczanowa się jedzie na lewo. W tamtej chwili przejął to gospodarstwo Poradziszewskich, jak się nie mylę, jest chyba coś takiego, mi się wydaje, jest. I tam jest droga zrobiona, powiem szczerze, Ameryka. Jest wysypany tłuczniem cały odcinek, daleki odcinek tej drogi. Chciałbym się dowiedzieć, bo tu Przemu mi mówił, że nie określił mi kosztu, bo ja zrobiłem zapytanie, ile ta droga nas wyniosła. Co to jest za droga? Czy prywatna, czy... I chciałbym się na ten temat od burmistrza, coś może mi powie. I jeszcze mam drugą sprawę teraz, żeby dopilnować drogę w Łucjanowie, jestem z Łucjanowa akurat, moje nazwisko tutaj było wiadomo, na Olesień drogę, żeby tam było przypilnowane, bo równiarka przyjeżdża, powiem szczerze, żeby jakiś to nadzór był, bo to co się w tej chwili robi, jak się to robi, powiem szczerze, to jest zaprzepaszczona robota nasza, bo kiedyś w Radzie Sołeckiej byłem do Zbyja Kaczmarka, staraliśmy to zrobić, jak się należy, tak jak byśmy to uważali. W tej chwili to jest, powiem, nieładnie spierniczone. Nie jest tak, powinno. To jest jedna kwestia, a pieniądze na pewno firma bierze. To jest trzecia sytuacja, mnie też zbulwersowała. Dlaczego był uruchomiony bus u nas, na naszej gminie, nie do wszystkich miejscowości i to w krótkim czasie, tylko to było przed wyborami, za darmo i nie wiem dlaczego to nie było zorganizowane, ludzie od nas się trochę bulwersowali, bo jeździli, byli chętni jeździć i dlaczego gminy nie stać. W innych gminach w Polsce, jak się słyszy, są busy, stać gminę, dać pieniążki na to, a tu u nas jakoś tak ludzie starsi chcą jechać, nie ma możliwości czy do lekarza, czy coś, ja jeżdżam, to widzę co się robi. Jak na targ jeżdżą, to ilu ludzi by chętnie ze mną jechało, powiem szczerze, czy nie stać gminy puścić autokar, był puszczony tylko na wioski, nie będę mówił jakie i krótko, jeśli ogłoszone, że za darmo, a później się wycofuje. Jak się coś do czegoś podchodzi, to się robi, jak się mówi, rozjazd autobusu, ustala się harmonogram od razu na wszystkie wioski, a nie dokłada później jak coś takiego. Chciałbym, żeby to wyjaśnienie. Prosiłbym bardzo, myślę, że byliby chętni starsi, byli na pewno by poparli, że byli, bo ja nie mówię, że codziennie by jeździli. No ale jak jeśli ktoś wiedział, że to by było, jeździłby to autobusik rano i później po południu, jakoś ten harmonogram by był zrobiony, no to chętni by na pewno. Dziękuję bardzo. Ja może na bieżąco będę odpowiadał, przy czym też od razu Państwa informuję, że my spisujemy sobie wszystkie wnioski, wszystkie uwagi, które się pojawiają na zebraniach sołeckich i tam, gdzie jest możliwość, odpowiadamy na bieżąco, natomiast i tak jeszcze do Państwa wyślemy odpowiedź, którą poprosimy Panią Sołtys, żeby też wywiesić w gablocie wiejskiej. Jeśli chodzi o ten odcinek drogi, od którego Pan zaczął, w tej chwili nie wiem, o który chodzi, tutaj Pani Marlena też nie, ale sprawdzimy dobrze i wyjaśnimy sytuację. Jeśli chodzi o równanie dróg gruntowych oraz utwardzanie ich tłucznie, to tutaj się właśnie też ścierają różne interesy. Bo z jednej strony, na przykład do nas już w tej chwili
napływają głosy z różnych zakątków gminy. Kiedy wreszcie będziecie równać? Bo są takie dziury, że nie można przejechać. I my mówimy, że nie ma jeszcze warunków do tego, żeby skutecznie wyrównać. Ale z drugiej strony niektórzy mówią, no dobra, nie ma warunków, ten tłuczeń pójdzie w ziemię, a jak my mamy dojechać? I my, szanowni państwo, często jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy podjąć decyzję, żeby równać w momencie, kiedy wiemy, że warunki nie są jeszcze idealne, no po to, żeby chociaż na jakiś czas dać wam możliwość przejechania w miarę wyrównaną drogą. Natomiast jeśli są uwagi co do wykonania usługi równania czy utwardzenia, to oczywiście chętnie słuchamy wszystkich sygnałów i reagujemy na bieżąco. Natomiast wierzcie mi, że też no, nie mamy takich mocy przerobowych, żeby z tą firmą utwardzającą cały czas nasz pracownik był i na bieżąco nadzorował. Po prostu nie ma takiej możliwości. Ale za każdy sygnał oczywiście jesteśmy wdzięczni. Jeśli można, kwestie formalne, tak powiem, o wyjaśnienie chodzi. Bo przyjeżdża równiarka w danym okresie, jak ma przyjechać, już nie neguje. Tylko chodzi o to, że same wykonanie pracy po prostu przejedzie wąsko, boki takie zostawia szerokie, wysokie, że samochodem minąć się od chwili na początku to jest gdzieś dnia. Bo żeśmy po prostu w czynie społecznym dużo rzeczy tam zrobili, bo by droga była nieprzejemna. Ale dalej, jak się tam jedzie w kierunku Olesi, po prostu dużo ludzi jeździ tam na jezioro, Cybin słynny. Powiem szczerze, to równiarka wąsko przyjedzie, zrobiła jakby takie koryto. A wiadomo, że jak równiarka robi, no to robi górkę i szeroko, nie? O to mi chodzi, nie? To nie mówię, żeby nie wykonać, bo przejadą. Ale jakby zrobili szyży, to ta woda...